Witam Państwa w kolejnym odcinku bilansu, w którym przedstawię podsumowanie marca, ale i całego pierwszego bardzo udanego kwartału na rynkach kapitałowych. Dziś będę chciał przykuć Państwa uwagę na pewne anomalie rynkowe, które zaobserwowaliśmy pomiędzy kluczowymi klasami aktywów, które być może wskazują na pewnego rodzaju przesilenie, które w najbliższym czasie może wystąpić na rynkach finansowych. W dzisiejszym bilansie zmierzę się z pytaniem, jak w kontekście tych warunków rynkowych powinien wyglądać optymalny portfel inwestycyjny. Na początek kilka faktów. Po pierwsze, ostatnie kwartały stały pod znakiem ogromnej zmienności. Najpierw w czwartym kwartale ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z ogromnym spadkiem. Następnie pierwszy kwartał tego roku to odwrócenie tendencji na ryzykownych klasach aktywów i spektakularne wzrosty. Po drugie, skala spadków amerykańskiego indeksu SP 500 w czwartym kwartale ubiegłego roku była największa od 7 lat. Z kolei wzrosty w pierwszym kwartale były tak duże, jakich nie widziano od ponad 10 lat. To pokazuje jedno: bardzo rozchwiane emocje, które doprowadziły do spektakularnych i dynamicznych zmian, czyli coś, co nie zdarza się codziennie i prowadzi do tego, że oceniamy to, definiujemy te wydarzenia jako bardzo nietypowe. Ale dziś chciałbym skoncentrować się na wspomnianych anomaliach rynkowych, które w zespole inwestycyjnym Starfans zauważyliśmy, a polegają one na bardzo wysokiej w ostatnich tygodniach korelacji między ryzykownymi klasami aktywów a tymi bezpiecznymi w otoczeniu rosnących indeksów amerykańskich akcji prawie do jesiennych szczytów obserwujemy wyłamanie się rentowności obligacji amerykańskich do nowych minimów co oznacza wzrost ich cen na nowe wysokie historyczne poziomy w co zatem grają inwestorzy na rynku obligacji? Możemy przypuszczać, że z jednej strony może być to dyskontowanie spowolnienia gospodarczego i oczekiwanie na obniżki stóp przez amerykańską rezerwę federalną. To może oznaczać, że w najbliższej perspektywie na rynku ryzykownych aktywów będzie nas czekać presja podażowa. A jakie sygnały wysyła FED? Tu musielibyśmy się cofnąć do ubiegłego roku, gdzie Fed twardo stał na stanowisku, iż będzie prowadził konsekwentną politykę zmierzającą do normalizacji polityki pieniężnej, która miała polegać na podnoszeniu stóp procentowych i redukcji bilansu Amerykańskiego Banku Centralnego. W ślad za gwałtownym spadkiem cen ropy naftowej w czwartym kwartale, a tym samym spadkiem oczekiwań inflacyjnych, FED zmienił swoją retorykę i potwierdził, że w roku 2019 z wcześniej planowanych trzech podwyżek stóp procentowych nie będzie żadnej. Co więcej, dalszą politykę w zakresie kształtowania podstawowej stopy procentowej, czyli obniżki względnie dalszych podwyżek, uzależnił od napływających danych makro. Tymczasem od grudniowego dołka ropa naftowa odbiła już niemal 50%, a z drugiej strony oczekiwania inflacyjne implikowane relacją obligacji inflacyjnych w stosunku do długoterminowych obligacji skarbowych ani drgnęły. Oznacza to albo gwałtowną korektę na rynku ryzykownych klas aktywów, takich jak akcje, ze szczególnym uwzględnieniem. Akcji amerykańskich, które w chwili obecnej na tle inku, innych rynków świata wydają się e, wyraźnie najdroższe, czy to rynku surowców, czy innych ryzykownych klas aktywów, jak chociażby wysokodochodowe obligacje. Albo z drugiej strony czeka nas stopniowy wzrost rentowności obligacji skarbowych, być może w następstwie zakończenia tego procesu spowalniania. W światowej gospodarce, na ile ten ostatni scenariusz jest prawdopodobny? Ja oceniam te szanse pół na pół, gdyż z jednej strony twarde dane pokazują nam, że w skali świata obserwujemy spowolnienie gospodarcze, które poza pojedynczymi wyjątkami z rynków wschodzących ma charakter powszechny, globalny, z drugiej strony widzimy pewne jaskółki poprawy. Do takich należą chociażby niespodziewane lepsze ostatnie odczyty PMI z Chin czy w sumie bardzo dobra sytuacja sektora usługowego w większości gospodarek rozwiniętych na świecie. Najbliższe miesiące mogą dać odpowiedź na pytanie, czy spodziewane, myślę bardzo prawdopodobne porozumienie handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami przełoży się na poprawę sentymentu przedsiębiorców w skali całego świata i w efekcie na poprawę realnych danych makro, makroekonomicznych. O ile bilans szans i ryzyk z perspektywy globalnej gospodarki wydaje się dość zrównoważony, o tyle ostatnie dość gwałtowne, pozytywne zmiany nastrojów nakazują zachowanie pewnej czujności. O rosnącym apetycie na ryzyko świadczą chociażby marcowe rekordowe napływy do ETF-u, dającego ekspozycję na wzrostowy sektor spółek z indeksu SP 500. Co paradoksalnie dla mnie jest sygnałem kontrariańskim, tym bardziej że wyceny w tym sektorze znajdują się na poziomach istotnie wyższych od historycznych średnich. W ostatnich tygodniach sporo mówi się o tak zwanej inwersji amerykańskiej krzywej rentowności. Czy była? Jakie ma ona oznaczenie? Czy jest dobrym narzędziem prognostycznym przybliżającym do, 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 do recesji? Przede wszystkim warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest ta inwersja krzywej rentowności. W dużym skrócie tak zwana normalna krzywa rentowności to krzywa, w której krótkoterminowe stopy procentowe są niższe niż stopy procentowe długoterminowe. Inwersja krzywej oznacza, że ta sytuacja jest odwrotna, czyli gdy stopa procentowa krótkoterminowa jest wyższa od stopy procentowej długoterminowej. Według nas cała ta dyskusja to jest trochę podążanie w ślepy zaułek. My uważamy, iż wartość prognostyczna tego wskaźnika jest dość ograniczona z racji tego, że on jest bardzo mało precyzyjny, gdyż historycznie on przewidywał recesję z wyprzedzeniem od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. To zbyt dużo jak na tak dynamiczne rynki finansowe jak w czasach obecnych. To na co warto zwracać uwagę to to, iż historycznie inwersje krzywych rentowności odbywały się średnio przy stopie procentowej Fedu na poziomie 6,15%, podczas gdy dziś ta stopa procentowa jest około trzech razy niższa. Jak zatem inwestować, aby z jednej strony dać sobie szansę na osiąganie zysków w bardzo niejednoznacznej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej, a z drugiej strony zabezpieczyć portfel przed negatywnymi scenariuszami? My w Starfans uważamy, iż w wersji portfela dla inwestora, który posiada wyższą tolerancję na ryzyko, Zalecana powinna być umiarkowana ekspozycja na rynki akcyjne z wyraźnym wskazaniem na rynki wschodzące, w tym Polskę. Dość wyraźna zmiana retoryki banków centralnych, w dalszym ciągu utrzymywanie płynności na bardzo wysokim poziomie, sprzyjać będzie zachowaniu się dolarowego długu z rynków wschodzących. I jednocześnie istotną część portfela powinny stanowić typowe bezpieczne przystanie, do których zaliczam obligacje skarbowe oraz złoto. Z kolei, w przypadku portfeli konserwatywnych, czyli dla takiego inwestora, który nie akceptuje podwyższonego ryzyka, warto koncentrować się na rozwiązaniach opartych na długu. Przy czym tu jednak unikałbym ryzyka kredytowego, czyli obligacji korporacyjnych. Podsumowując, zarówno dane ze sfery realnej, jak i wzajemne relacje różnych klas aktywów dają na razie dość sprzeczne sygnały. Z drugiej strony miks polityki banków centralnych, która wyraźnie sprzyja zwiększaniu płynności, w sektorze bankowym, a z drugiej strony działania niektórych rządów w zakresie polityki fiskalnej zmierzają do tego, iż prawdopodobieństwo globalnej recesji, bardzo głębokiej recesji jest dość mocno ograniczone. W takim środowisku uważamy za wskazaną umiarkowaną alokację w akcje ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodzących. Uzupełnieniem portfela powinny być obligacje skarbowe oraz typowa bezpieczna przystań, jaką jest złoto.